W minioną niedzielę Gniezno odwiedził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W auli szkoły Milenium spotkał się ze swoimi zwolennikami. Pan prezes odwiedza wszystkie stolice nowo utworzonych okręgów struktur Prawa i Sprawiedliwości. Od 1 lipca funkcjonuje okręg gnieźnieński, okręg 92, obejmujący powiaty słupecki, wrzesiński, średzki, śremski i nasz gnieźnieński. No i to jest właśnie taki objazd pana prezesa po tych właśnie miastach, które stały się stolicami. Na spotkanie przybyło blisko 200 sympatyków tego ugrupowania. Dlaczego zdecydowali się panowie tu przyjść na dzisiejsze spotkanie? Bo jesteśmy prawdziwymi Polakami. Tak, i chcemy wreszcie zobaczyć coś mądrego. Bo my popieramy ten rząd Prawa i Sprawiedliwości i będziemy na niego głosować. Na przyjazd Jarosława Kaczyńskiego oczekiwali też przeciwnicy PiSu. Nienawidzę PiSu. Bo to jest, no nie powinno tak być jak jest. Ja wyjechałam za chlebem do Anglii, bo nie chcę tutaj żyć, bo tutaj jest naprawdę źle. Ja tu mieszkam, tu jestem teraz u rodziców i naprawdę jest mi przykro, jest mi naprawdę bardzo przykro, że muszę tam mieszkać i tęsknię za rodziną, bo tutaj nie ma dla mnie życia, nie ma życia dla mojej córki, bo jest tu bardzo drogo. Najchętniej to bym swoją rodzinę, całą rodziców ściągła do Anglii, ale no nie chcą, chcą chociaż do tej emerytury po prostu pociągnąć tutaj. Najchętniej bym ściągła, bo tutaj nie da się żyć, naprawdę nie da się żyć. Z dzieckiem, sam wychowuję go. Nie da się. Sam go wychowuję, jestem na rencie. 1000 zł renty mam i sam go wychowuję, matka mu zmarła. No nie da się żyć, nie da. I można żyć? Tutaj też o nasze dzieci chodzi, tak? Możliwość pracy, zarobków, godnego życia, no niestety, ale ten rząd nie daje nam tego. Przeciwnicy PiSu nie zostali wpuszczeni na teren szkoły. Na spotkanie z prezesem PiSu mogli wejść tylko wcześniej zarejestrowani uczestnicy. Mieliśmy niestety problem z salą. To media ogólnopolskie też informowały, że odmówiono nam sali auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Kolegium Europejskiego, więc skorzystaliśmy z możliwości wynajęcia sali tutaj właśnie przed Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, gdzie jesteśmy i tutaj tu jest sala mniejsza zdecydowanie, więc niestety musieliśmy ograniczyć ilość osób, które wezmą udział w tym spotkaniu. I dlatego no, ci, którzy nie zgłosili tego wcześniej, niestety wejść nie będą mogli. Podczas odjazdu prezesa Kaczyńskiego nie brakowało okrzyków i gwizdów ze strony jego przeciwników. Z Gniezna Jarosław Kaczyński udał się na podobne spotkanie do Konina.